Cześć! Jeżeli widzieliście mój poprzedni filmik, to wiecie, że mamy już broń, ale nie możemy z niej strzelać. Broń oraz pocisk powinny być ze sobą powiązane, ale tak w rzeczywistości nie jest. Możemy mieć broń i nie móc z niej strzelać, możemy mieć też pocisk i strzelać przy jego pomocy, nie posiadając broni. Aby wykorzystać gotowy pocisk, proponuję ściągnąć plik, którego link jest pod filmikiem i przenieść katalog Projectile do folderu content naszego projektu. Nie musimy zamykać nawet silnika, bo to wszystko zostanie zaktualizowane na żywo. W katalogu Projectile stwórzmy nowy blueprint, klasę blueprint typu aktor, ponieważ potrzebujemy pocisku, który będzie tworzony podczas wystrzału. Nazywamy go odpowiednio, tak żeby wiedzieć, że to jest nasz pocisk. I wchodzimy do środka. Musimy stworzyć na samym początku kolizję. Kolizja może być różnego rodzaju. Pocisk też może być różnego rodzaju. Może to być na przykład ręka, broń, nawet pudełko, cokolwiek. Dlatego kolizja powinna być przystosowana do tego, czym strzelamy. Domyślnie strzelamy kulką, tutaj będziemy strzelać pociskiem. Możemy wybrać różnego rodzaju kolizję. Box, sfir lub kapsułę. Ja wybrałem sfir, bo uważam, że to jest najbardziej zbliżone do naszego pocisku. Nie musi to być idealna kolizja, ale powinna być w miarę podobna. Przeciągamy teraz pocisk w miejsce blueprintu. Pamiętajcie, że kolizja powinna być elementem root, czyli nadrzędnym, który nie może być przeniesiony ani obrócony. Obrócony natomiast pocisk, aby leciał zgodnie z osią X, czyli czerwoną strzałką. Tutaj akurat po obróceniu jest w inną stronę, ale takie ustawienie względem kolizji jest właściwe. Zmieniamy też wielkość kolizji, bo była zbyt duża. Ona będzie odpowiadać za uderzenie w jakiś element. Teraz należy stworzyć mechanikę ruchu pocisku, czyli po prostu dodać ruch pocisku, ponieważ pocisk sam z siebie nie będzie się poruszał, bo jest tylko aktorem. Ustawiamy maksymalną i początkową prędkość. Różnica może być taka, że jak strzelimy w podłogę w dół, no to pocisk może przyspieszać, bo grawitacja go ciągnie w tą samą stronę. Dodajemy też możliwość odbijania się pocisku, no bo to wygląda zawsze fajniej. No i prędkość pocisku też 3000. Ok, mamy więc gotowy pocisk oraz jego mechanikę. Możemy też ustawić nieco więcej parametrów. Wejdźmy tutaj i co możemy ustawić? Możemy na przykład ustawić długość życia pocisku. To było dobre przy starych grach, ponieważ każdy model obciążał naszą kartę graficzną. Teraz możemy ustawić dowolną długość życia. Możemy też w samej kolizji powinniśmy w sumie zmienić typ, rodzaj kolizji, ponieważ możemy oczywiście siebie zabić bez problemu, ale wolałbym, żebyśmy mogli strzelać do elementów statycznych, czyli na przykład elementów, które mają fizykę, ale same w sobie są po prostu, nie zmieniają swojego kształtu. No i nie chcemy siebie też zabić, więc odznaczamy, że blokujemy praktycznie wszystko, za wyjątkiem naszego gracza, bo nasz gracz powinien być tak jakby nietykalny. No, nie zawsze chodzi o to, żeby siebie zabić w grze, bo to są zawsze ujemne punkty, więc to na tyle wszystko. Idziemy teraz do blueprintu pocisku, ponieważ musimy dodać kilka przydatnych rzeczy. Przede wszystkim musimy stworzyć klocek, który odpowiada za uderzenie, bo w sumie nie stworzenie pocisku jest istotne, ale uderzenie pocisku w konkretny obiekt. Aby skorzystać z tego obiektu, korzystamy z Node'a Other Component i tam zobaczymy, czy ten obiekt ma włączoną fizykę, bo na przykład podłoga czy ściana nie ma włączonej fizyki przeważnie, a jakbyśmy chcieli strzelić w podłogę, no to pocisk by chciał ją przesunąć, a nie może, skoro tej fizyki nie ma. Wiadomo, więc jeżeli uderzymy i element, w który uderzymy, ma fizykę, no to powinien się przesunąć. Domyślnie tylko pocisk się od niego odbije. Jednakże możemy dodać swego rodzaju siłę, moc, taką jak jak rycerze Jedi mieli na przykład w Gwiezdnych Wojnach. Czyli dodajemy impuls w pewnej lokacji, ale nie w lokacji, gdzie jest pocisk, bo też nie chcemy, aby pocisk otrzymywał jakąś kolizję, jakiś impuls, tylko żeby obiekt, czyli target, będzie to other component,
czyli ten obiekt zostanie uderzony pociskiem, a nie sam pocisk. Musimy też wskazać mu dwie informacje. Pierwsza to jest prędkość naszego pocisku. Będzie pozyskana po prostu z elementu, z blueprinta, w którym jesteśmy. Potrzebujemy też lokacji, a dokładnie miejsca, w którym znajduje się nasz pocisk, w tym przypadku nasz blueprint. Może to być cały blueprint, może to być kula, może to być, która jest naszą kolizją, lub pocisk sam, ale weźmiemy cały blueprint. Powiązujemy go z lokacją, czyli wiążemy z miejscem, w którym uderzy punkt dany obiekt, który posiada symulację fizyki. No i nadamy impuls z tego miejsca, ale impuls sam w sobie jest bardzo słaby, więc proponuję go powiększyć, pomnożyć przez jakąś wartość. Oczywiście tą wartość możecie później zmodyfikować, no bo pudełko jest duże, pocisk jest mały, więc i impuls będzie mały względem dużego, ciężkiego obiektu. Teraz możemy zobaczyć, jak to działa.